Witam serdecznie. Dziś jedziemy z bardzo szybkim przepisem na pikantne tagliatelle z chorizo. Do jego przygotowania potrzebujemy 250 g suchego makaronu tagliatelle, jedną kiełbasę chorizo, około 100 g, jedną puszkę pomidorów krojonych, jedną małą cebulę, pół szklanki białego wina, sól, pieprz, opcjonalnie chili, ewentualnie papryka ostra, olej, ewentualnie oliwa oraz tarty twardy ser typu parmezan. Ja użyję grana padano. W pierwszej kolejności odważymy 250 g makaronu i gotujemy wedle przepisu w osolonej wodzie. Oczywiście plus minus, nie jest to apteka. Ja standardowo i tak dołożę więcej kiełbasy, bo jestem mięsożercą. Cebulę drobno siekamy. Na razie odłożymy. Odważymy około 100 g kiełbasy i pokroimy w cienkie plasterki. Ta kiełbasa zawsze jest tłustawa. Ja i tak wybrałem z najmniejszą zawartością tłuszczu. Na patelnię wlewamy odrobinę oleju, ewentualnie oliwy. Dodajemy cebulę i na małej mocy palnika szlimy do uzyskania złotego koloru. 4 minuty minęło. Cebulę żamy delikatnie zeszkloną. Dołożymy teraz chorizo i smażymy do momentu, aż nabierze ładnego przypieczonego koloru. Tak jak widzisz, kiełbasa już idealnie podsmażona. Dolejemy teraz wino i smażymy do momentu odparowania. Już prawie całe wino odparowało. Zaraz dołożymy pomidory z puszki. Doprawimy solą, pieprzem i chili. I trzymamy na ogniu, aż nam się sos podgrzeje. No i tak, wino mamy już odparowane. Dołożymy teraz pomidory z puszki. Doprawimy solą. Pieprzem. Dołożymy chili. Wszystko wymieszamy i trzymamy na ogniu, aż nam się cały sos podgrzeje. Pomidory mamy podgrzane. Dołożymy teraz makaron. Wymieszamy. Wyłączamy palnik, przekładamy na talerz, dekorujemy szczypiorkiem i startym parmezanem. I w taki oto błyskawiczny sposób mamy pikantne tagliatelle z chorizo. Jeśli się przepis spodobał, to oczywiście zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.